cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Robloxa na moim kanale. I dzisiaj będziemy szukali baconów. Dosłownie wszędzie na tej mapie są ukryte różne bacony. I tutaj możemy je zobaczyć, generalnie jest ich mnóstwo. No oczywiście nie zobaczymy ich jakoś dokładnie, no ale wiecie, raczej wszystkie zdobędziemy. Pamiętajcie, że każda łapeczka w górę przybliża nas do większej ilości zdobytych baconów. Widzę tutaj pierwszego, także możemy podejść. You found normal bacon, okej. Więc mamy pierwszego baconika, który jest tutaj. I możemy sobie też o nim poczytać. I możemy, na spawnie, że jest na spawnie. Hint, bruch. To niezła podpowiedź. Dobra, przyspieszamy się. Co ten ziomeczek tutaj coś byś chciał? Wow! Pandapin bacon. Czy potrzebujesz pomocy? Nie, ale dałeś mi nowego bacona. Jesteś jakimś fanem baconów. Tutaj mamy kolejnego. Szybko to idzie. Water bacon. Ej, ten jest mega. Ten już naprawdę fajnie wygląda. Co to jest? Czekajcie, to jest jakiś 100k visit bacon. Tutaj jakiś 300k visit bacon. Tutaj, a tutaj... Wow, to ten zwiecie z tym... Cholercie, jak się to nazywało, widzowie? Jak się nazywał ten kaptur? To się jakoś nazywało, no totalnie zapomniałem. Dobra, naprawdę dużo baconów zdobyliśmy na start. Visit bacon. Just look around, city. Okej, więc generalnie no... Nie pamiętam niestety, jak on się nazywa. O, tu się chowa, fat bacon! O ty kurde, niby taki fat, wiecie, troszkę puszysty, ale tam za drzewem się schował. Policjant bacon, siema, police bacon. Ej, to jest prostsze niż markery, tak mi się przynajmniej wydaje na ten moment. Ale oczywiście jesteśmy na początku, pamiętajcie, że tutaj rybak pewnie, fisherman bacon. Okej, kolejny tutaj, co to jest? Pirat, oczywiście, pirate bacon. To jest cudowne, ej serio, mega. W sensie, takie baconiki... To mi się mega podoba w Robloxie. Ktoś tutaj miał super pomysł. O, co jest? Sleeping bacon, jaki słodki. Normalnie śpiący bacon. A ten w obrazku? Foto bacon. Dobra, dobrze, że to zajrzałem tutaj do tego. O, jakaś grota. Dobra, idziemy, widzowie, jedziemy na podróż. Górnik. Miner bacon, dobra. Spoko, mamy to. To jest normalnie jakiś speedrun w zdobywaniu baconów, widzowie, widzicie? Wow, kolejny, dobra. Lafo bacon. Nie wiem, kim jesteś, ale na pewno kimś. Także mamy dwa bacony tutaj. Jeszcze jeden się chowa tutaj. Co jest? Stone bacon. Prawie go nie widziałem, serio. A, nie mogę wyjść? Mogę, dobra. Jesteśmy na spawnie. Tutaj trzeba dołączyć do grupy, żeby dostać triple bacona, potrójnego bacona. Także no, na razie widzowie, jakby zluzuję i nie będę tego robił. Dobra, wylądowałem na jakiejś farmie, dosłownie na jakiejś farmie. Mamy tutaj jakąś dziewczynkę bacona. Girl bacon. Okej, nie, serio, jeżeli chodzi o artystę tych baconów, naprawdę zrobione są cudownie. Tu mamy jakiegoś kolejnego, który ma quarantine bacon. O nie! On, wiecie, no kurczę, na kwarantannie siedzi. Cowboy bacon. Dobra, jesteśmy cowboyem. Ła, icha, lecimy. No ale to jest świetne, na pewno ktoś w stodole siedzi, 100%. Siemano, jajko bacon, egg bacon. Co jest w ogóle, co się dzieje? Dobra, z pierwszej kamery będzie chyba lepiej. A tu jakiś smutny. O nie, smutny, sad bacon. Kurde, dam mu robuxy, go pocieszę. Później przyjdę i mu dam robuxy, jak nic. O, jakiś grandpa bacon, o, dziadek. A tutaj mom bacon. Dobra, czy ktoś tu siedzi? Apple bacon, dobra, widać go tutaj było. Przez chwilę. To jakieś dziecko? Tak, dziecko bacon. Jestem speedrunnerem w tą grę, widzowie. Naprawdę. Baby bacon. Dobra, widzowie, idziemy gdzieś dalej. Mamy tutaj jakiegoś bacona bezdomnego chyba, albo sprzątacza. Cleaner bacon, dobra. To jest jakiś tutaj sprzątający baconik, ale ich już dużo mamy. Naprawdę jest spoko. No i tak. Póki co na razie nie będę się pchał w tamte szyby. Naprawdę dużo trzeba odgadnąć, żeby tam przejść, także na razie dziękuję. Ice cream seller, dawaj lody. Dawaj tutaj czekoladowego. Dobra, widzowie, tutaj? Co to jest? DJ Bacon! Alok Bacon, dobra. To jest jakiś DJ na pewno, 100%. Dobra, idziemy dalej. Tutaj wydaje mi się, możemy coś jeszcze znaleźć ciekawego. To dosłownie, gdzie się nie ruszymy, to mamy jakieś bacony, widzowie, więc tak naprawdę to nieważne, gdzie pójdę, bo cały czas będę miał bacona. Skate Bacon, a tutaj Bodybuilder Bacon. Dobra, tego pszczółkę, tak, pszczółkę bacona, siemanko. Be Bacon. No i teraz tak, to dosłownie jakby być baconem. A tutaj, o, jakiś bacon, szybko złapię go. Halo, on ucieka, co jest? Dobra, nie, ej, nie mogę go zdobyć, widzowie, co jest? Nie no, oczywiście żartuję. Jest to jakiś normalny gracz bacon, także... A tu może być jakiś ten, wiecie, cmentarny, zobaczmy, na pewno leży gdzieś. 100%, uwaga. Tak żem czuł, no właśnie tak czułem, że zombie bacon tutaj będzie, jak to się mówi. Także udało się go zdobyć, teraz widzowie możemy lecieć gdzieś indziej. Tam w ogóle jakiś giga bacon i UFO jest. Kurde, też to bym obadał, ale to wszystko jest do zobaczenia. Kurde, jest tego tak dużo, nie mogę. No idź tym merezem. Się poblokowałem normalnie, nie wiem. Poblokowałem się na tym pięknym, na tej pięknej stacji, ten pociąg w ogóle. No cudowna sprawa. Co my tu jeszcze mamy? Co to za kreski są? Road bacon! Co? Go prawie nie widać! Żartujecie sobie, go naprawdę prawie nie widać.
Ej, dobra, to już było szalone. To chyba jakiś ekspert, wiecie, taki easter egg, więc możecie po moim filmie sobie wziąć. Pork bacon, okej. Okay. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał tego road bacona, wydaje mi się, że dużo osób może go nie mieć, to proszę bardzo, udało się. Idźmy na tą górę śnieżną, piękną. Na pewno coś tutaj będzie, albo ewentualnie, nie wiem, będzie gdzieś tutaj do wejścia, ktoś pod jakąś choinką, nie wiem. Tutaj może... Nie, to jest zwykły domek. Na pewno w iglo ktoś siedzi, 100%, patrzcie to. Nie siedzi? A to ciekawe, bo dałbym sobie akurat tutaj, wszystko bym dał, że po prostu coś tam jest. W ogóle czekajcie, bo widzę, że... Dobra, tu mamy jakiś parkour, ale bardzo lodowaty. O cholercia, dobra, to nie będzie proste. Dobra, ale tu jest Santa Bacon, na pewno. Halo, Santa Bacon, dobra. Mamy go, już jestem szczęśliwy. W ogóle mamy jeszcze do odwiedzenia UFO, mamy do Słońce Bacon! Jak tam się dostać w ogóle? Teraz widzowie, bardzo ważny moment. Ja prawie nic nie widzę, jest ślepy jestem dosłownie. Ło, dobra, mamy to! Mamy cię, Ice Bacon! Jest! O! Co jest? The Young God Bacon! Gdzieś przyszliśmy, dobra, idziemy na respo. Widzowie, co jest? Dosłownie udało się zdobyć sporo baconików, naprawdę, jeżeli chodzi o te bacony. To te specjalne są, zobaczcie, fioletowe, ale czerwone, różowe i żółte są pewnie najcięższe. Ale naprawdę dużo udało się ich zdobyć. No co widzowie, jeżeli chcecie więcej, Panda Bacon, widzę Panda Bacon, muszę zdobyć Panda Bacon, nie wytrzymam, jeżeli jej nie zdobędę. Jak tam wejść, da się jakoś szóstka, co to znaczy? Czekajcie, a tutaj kempingowy jakiś, patrzcie to, chłop co kempinguje, dosłownie, o, jeszcze Fire Bacon, nie widziałem cię, ale udało się ciebie zdobyć. Czy ja mogę jakoś wejść, zakładam, że to jest parkour, tak, jak najbardziej jest to parkour i to taki z bambusami, także idziemy po naszą Pandę Bacon. Musi nam się udać, widzowie. Musi po prostu. Nie! Dobra, mam! Panda Bacon. Udało się. Tam na górze na pewno coś jeszcze jest. Lodowa mapka była odwiedzana. Tutaj zobaczcie, w jakimś tutaj... no ja wiem, w jakiejś piramidce, w jakimś kurde dziwnym miejscu. Dobra widzowie, jeżeli chcecie, żebym zdobył więcej baconów, napiszcie, zrobi się kolejny odcineczek, ale naprawdę dużo udało nam się ich zdobyć.